Cześć! W tym odcinku zajmiemy się migracją, czyli jedynym pewnym i bezpiecznym sposobem przenoszenia elementów między różnymi silnikami Unreal Engine. Jak widzicie w bibliotece możemy zainstalować kilka silników i polecam tworzyć projekt od początku do końca na jednym silniku, ponieważ przy przenoszeniu na nowszy jest możliwość taka uruchomić starszy projekt na nowszym silniku, ale często możemy spotkać się z czymś, że jakiś skrypt nie działa tak, jak byśmy chcieli. Projekt jest oznaczony zawsze wersją silnika, który został stworzony. No i mamy też zawsze domyślnie silnik, który jest uruchamiany. Jednak za niedługo będzie dostępny silnik 4.25. No i pokażę, czym się różni, a też zademonstruję, w jaki sposób można przenosić projekty między różnymi silnikami. Zaczynamy grę, zaczynamy first person, bo wykorzystamy jaskinię, którą stworzyliśmy wcześniej, czy loch. Wybieramy no started content, ponieważ nie potrzebujemy tutaj żadnych dodatkowych elementów, tylko podstawowy projekt. Czekamy, uruchamia się silnik i w tym momencie możemy ponownie wrócić do Epic Launchera, który jest obok zegarka i uruchomić dodatkowo starszy silnik, a dokładnie projekt z jaskini, który mamy w moich projektach i poczekać. Czym różni się najnowszy silnik od wcześniejszego? Tutaj mamy wcześniejszy silnik i po lewej znajdują się różne tryby, czyli na przykład roślinność, tworzenie terenu. Natomiast w nowym silniku zostało to przeniesione jako dodatkowy przycisk u góry w narzędziach. To jest jedyna zmiana w interfejsie, którą możecie zauważyć. Zajmijmy się jednak teraz migracją. Przejdźmy do mapy, otwórzmy ją poprzez dwukrotne kliknięcie. Przy okazji to jest przeliczone światło, czyli cienie w naszej mapie. Dwukrotne kliknięcie na mapę otwiera nam naszą mapę. Aby ją przenieść do nowego silnika, z aktualnego, wystarczy kliknąć tam, gdzie się ta mapa znajduje, prawym przyciskiem myszy i wybrać Migrate. Jeżeli tu naciśniemy, zobaczymy wszystkie elementy, które wchodzą w skład tej mapy, czyli na przykład sama mapa, cube, czyli ta kostka, oraz jej tekstura, materiały, które znajdują się dookoła, czyli na przykład na ścianie, na podłodze. I dzięki temu, jeżeli dokonamy migracji tej mapy, zostaną przeniesione wszystkie elementy, które są konieczne, aby ta mapa działała. Trzeba znaleźć drugi projekt, który został stworzony w nowym silniku. Znaleźć katalog content, ponieważ tam zostanie dokonana migracja. I wybierając folder, tworzy się kopia. Nie zamykałem tamtego silnika, ponieważ nie jest to konieczne. Uruchamiam, pokazuję, wracam do nowego silnika, no i widzimy, że w content mamy i started content, ale tylko te elementy, które były konieczne, a także mamy katalog maps i materials. W maps możemy uruchomić grę, mapę i widzimy, że wygląda identycznie i działa prawdopodobnie tak samo.